Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej związanej z realizacją przez Miejskie Centrum Kultury projektu, który jest odpowiedzią naszą na potrzeby przede wszystkim dzieci i młodzieży spędzających, tej grupy spędzającej lato i wakacje w mieście, ponieważ no, jako placówka, dla której organizatorem jest Miasto Bełchatów, Prezydent Miasta Bełchatowa, czujemy się odpowiedzialni za to, aby tę ofertę interesującą właśnie tej grupie dzieci i młodzieży, która spędza wakacje w mieście, zaprezentować. W tym roku nasz projekt otrzymał dofinansowanie Łódzkiego Domu Kultury w ramach takiego programu Współorganizacja Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego 2014. Jest z nami dzisiaj pan dyrektor Jacek Sokalski, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to, że no, będąc bardzo zapracowaną osobą, znalazł czas i do Bełchatowa przyjechał i o samej idei tego programu, myślę, nam opowie. Natomiast ja chciałabym państwu przedstawić kilka informacji związanych właśnie z realizacją tego projektu w Bełchatowie. Projekt otrzymał, jak już powiedziałam, dofinansowanie jako jeden z trzech najwyżej ocenionych przez komisję i było to jedno też z trzech najwyższych dofinansowań, 13 tysięcy właśnie na przeprowadzenie cyklu działań, które w tym roku chcieliśmy oprzeć na ekspozycji PGE Giganty Mocy, która została przecież niedawno otwarta. Stąd też ten kierunek, o którym ja nieraz mówiłam, że zależy nam na tym, aby pokazać, iż tak naprawdę kultura i nauka są blisko siebie, że te dwa światy się wzajemnie przenikają, stąd też te cykle zajęć, które znalazły się w tym projekcie i myślę, że też to zostało właśnie przez komisję oceniającą wnioski docenione, znajduje swój wyraz właśnie w tych warsztatach. Są tutaj warsztaty taneczne i to są te warsztaty, które już się rozpoczęły 1 lipca, ale są też warsztaty ceramiczne pod tytułem Śladami prehistorii, podczas których uczestnicy warsztatu będą przygotowywać gliniane imitacje z kamieniołości, amonitów, czyli tych różnych eksponatów, które są na naszej ekspozycji. Warsztaty plastyczne dawno, dawno temu, gdzie w sposób plastyczny będą uczestnicy warsztatów uczyć się tego i poznawać, jak funkcjonował człowiek neolitu. Warsztaty filmowe, jak ożywić skamieniałe nogi, a tutaj film i zagadnienia związane z paleozoologią, warsztaty mali odkrywcy, ale również warsztaty aktorskie i warsztaty wokalne. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i mamy nadzieję, że te warsztaty faktycznie będą dostarczą ich uczestnikom i wiedzy, i przyjemności, będą rozwijać z jednej strony naukowe zainteresowania, ale z drugiej strony i kreatywność. Wszystko zakończymy imprezą finałową na placu Narutowicza. 24 sierpnia również odbędą się na zakończenie całego cyklu zajęć warsztaty, jednodniowe warsztaty robotyczne, także chociaż już w zasadzie listy na zajęcia są skompletowane, ale zachęcam do śledzenia tutaj tych wydarzeń, ponieważ zawsze może tak się zdarzyć, że zwolni się jakieś miejsce i uczestnicy będą mogli do tych grup dołączyć. Skosztuj prawdziwej letnowskiej kuchni i rozsmakuj się w egzotycznych smakołykach. Zapraszamy na pyszne zestawy obiadowe, a w soboty na koncerty z muzyką na żywo. Zamówienia z dostawą do domu 44-633-5555. W Buenos Aires sprostamy nawet najbardziej wymagającym okazjom. Z przyjemnością organizujemy imprezy rodzinne, okolicznościowe, prywatki i inne. Buenos Aires to gwarancja dobrego smaku i przyjemnej atmosfery. Ulica 9 Maja 2. W księgarni Eureka kupię książki z każdej dziedziny i dla każdego. Przecież są tu nie tylko podręczniki i artykuły do szkoły.
cały asortyment sklepu obejrzysz i zamówisz dzięki stronie internetowej www.eurekabełchatów.pl. 59 podmiotów dostało dofinansowanie w różnych dwóch kategoriach. Szeroko rozumiana edukacja i dofinansowanie projektów takich jak festiwale, przeglądy, to była ta druga kategoria. Komisja, która oceniała te projekty, była powołana przeze mnie, ale to komisja składała się z pracowników jeden pracownik był pracownikiem Łódzkiego Domu Kultury, reszta była spoza firmy, jakby to potwierdza fakt, że ten wniosek, który właśnie trzymam, kopię tego wniosku, był bardzo dobry i tutaj nie muszę się bardzo się chwalić, bo faktycznie jakby te elementy, które są zawarte w tym wniosku, przekonują wszystkich. Ja nie uczestniczyłem w pracach komisji, ale gdybym uczestniczył, pewnie bym ocenił równie dobrze ten wniosek jak komisja. Bowiem wszystkie elementy, które są i mnie bliskie i naszej działalności, zostały tu zawarte. Zajęcia dla dzieci, które nie wyjeżdżają z przyczyn najczęściej ekonomicznych poza miasto, różnorodność warsztatów, od warsztatów tanecznych, warsztaty filmowe, teatralne, a więc cała gama warsztatów, które mogą zainteresować dzieci właśnie z Bełchatowa. Ta różnorodność to jest bardzo fajny element, dlatego że jeżeli jest projekt monotematyczny, to wiadomo, że może być skierowany tylko do konkretnej grupy dzieci. A wiadomo, że dzieci zainteresować jest bardzo trudno. Ten projekt, jestem przekonany, że zainteresuje dużo dzieci z miasta Bełchatowa. Co do idei projektu, Zarząd Województwa Łódzkiego z panem marszałkiem Witoldem Stępniem podjął uchwałę, że po raz drugi w tym roku, na nasz wniosek, przekazuje na tego typu działanie tym razem 500 000 zł, i tak się stało. Mogliśmy w ten sposób podpisać 59 umów z różnymi instytucjami kultury, czyli z domami kultury, tak jak tutaj, bibliotekami i muzeami. To nie tylko jest interwencja finansowa czy wsparcie finansowe, ale to jest przede wszystkim jakby uzupełnienie działań takich, na które lokalny dom kultury nie stać, czy nie ma środków, również mobilizacja. To jest również i w mojej perspektywie bardzo ważny element, to jest integracja tych środowisk z województwa łódzkiego, środowisk związanych z kulturą. To jest taki jakby podstawowy cel, byśmy mogli wspólnie działać, wspólnie realizować, bo to jest ta forma, to jest współorganizacja, to nie jest grant, jak to bywa z Ministerstwem Kultury czy Narodowym Centrum Kultury, to jest współorganizacja. A więc my wspólnie z panią dyrektor będziemy ten projekt realizować na terenie Bełchatowa i to nie tylko wsparcie finansowe, ale jesteśmy też gotowi, że taka będzie potrzeba, wesprzeć państwa technicznie, merytorycznie i kadrowo, personalnie. Także takie są nasze deklaracje. Firma Motogaz Ciepłowski, którą prowadzę, istnieje już od 21 lat. Zajmujemy się głównie montażem instalacji gazowych. Jesteśmy autoryzowanym serwisem marki Stach. Producentem jest spółka AC z Białegostoku, jedna z trzech największych firm produkujących instalacje gazowe na świecie. Robimy również cały zakres mechaniki pojazdowej z wyjątkiem geometrii. Prowadzimy wymianę oleju, obsługę ogumienia i klimatyzacji. Znajdziesz nas przy rynku Grocholskim 11. Siłownia, pole dance studio, treningi personalne i dietetyka. Taniec towarzyski, zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata i inne. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Treningi i zajęcia dobierane do potrzeb, możliwości oraz wieku. Fitness and Dance Studio ma propozycje również dla Ciebie. Osiedle Dolnośląskie, 148E. Faktycznie tutaj postawiliśmy Bełchatów na podium w tej pierwszej trójce, bo powiem, myślę, że to nie będzie odebrane to źle, że tej instytucji to należy się taki grant i należy takie wsparcie, dlatego że faktycznie jest to instytucja, która, można powiedzieć kolokwialnie, jest w czubie instytucji kultury województwa łódzkiego, jeśli chodzi o działalność.
Ja może wykorzystam jeszcze tę okazję, tej dzisiejszej konferencji, aby powiedzieć o kolejnym projekcie, który będziemy wspólnie z Łódzkim Domem Kultury realizować, a mianowicie projekcie Kolorowa Lokomotywa, która po raz drugi zawitała do Bełchatowa. Znów jesteśmy w gronie tych miejscowości, które będą ten projekt realizować. Rusza w Bełchatowie we wrześniu. Znów ponad 80-osobowa grupa dzieci z Bełchatowa będzie miała okazję wziąć udział w warsztatach, w wycieczkach do Parku Krajobrazowego, a również wziąć udział w zajęciach w Łódzkim Domu Kultury. Także będą to bardzo kształcące zajęcia. Poprzednia edycja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem w Bełchatowie. Zresztą uczniowie bełchatowskich szkół zajęli później czołowe miejsca i zdobyli nagrody w konkursie, który jest jak gdyby pokłosiem Kolorowej Lokomotywy. Kilka konkursów, ponieważ po tym cyklu warsztatów, tym cyklu zajęć, czy w ich trakcie również, dzieci wykonują prace plastyczne, fotografują i później te najlepsze są nagradzane i właśnie również w ubiegłym roku zdobyliśmy i pierwszą nagrodę w jednej z kategorii i dwie trzecie. Także mamy nadzieję, że w tym roku również będzie ten udział Bełchatowa w tym projekcie będzie bardzo owocny i również za ten projekt, który trafił do Bełchatowa, przy tej okazji chciałam panu dyrektorowi bardzo podziękować. A ja chciałam tylko uzupełnić pani dyrektor wypowiedź i coś troszeczkę pochwalić, bo w tamtym roku jeszcze nas było 13 podmiotów, między innymi Bełchatów, a w tej chwili już jest 55 miejscowości, znaczy małych miejscowości i dużych miast, które realizują wspólnie z Łódzkim Domem Kultury ten projekt.